No witam, witam kochani. I cóż, no, temat, o którym piszę tutaj w tym tekście, no trochę w moim życiu jest no, dość taki obecny, że tak powiem, ponieważ jakby od lat pracuję w tym, w pewnym sensie nie akurat po tej stronie barykady, ale gotuję na takich warsztatach rozwojowych i jakby no to z Agnieszką to jest nasz świat w pewnym sensie i myślę, że to jest potrzebny świat tak naprawdę, bo to jest kwestia też taka, żeby nie wylewać przysłowiowego dziecka z kąpielą, bo to też nie o to chodzi, ale no widzę też jakby na jakąś kompletną fiksację tej rzeczywistości, tak, tej współczesnej duchowości i też taki rodzaj właśnie takiej papki rozwodnienia, ja to nazywam popłuczyny, tak, czyli takiego syndromu po prostu jakby ciągłego zaskakiwania, tak, no bo to na wielu poziomach już jest, tak, ponieważ jesteśmy w pewnym sensie w tak dużym stopniu już znudzeni właśnie tym nadmiarem tego wszystkiego, w czym żyjemy, tak, tych wszystkich ofert, które do nas trafiają, w zasadzie, że cały czas chcemy być zaskakiwani czymś nowym, tak? Czymś, czego jeszcze nie doświadczyliśmy. I to tak naprawdę, jakby się nad tym zastanowić, to w jakiś sposób jest porażające, tak? Ponieważ ostatecznie to prowadzi do jakby niezwykłej w swoich rozmiarach degeneracji w pewnym sensie nas jako istot, tak? Ponieważ jeżeli dochodzimy do punktu aż takiego znudzenia i w pewnym sensie dobrobytu, w jakim żyjemy, że mamy czas i nadmiar, żeby po prostu szukać cały czas tych nowych wrażeń. Więc moim zdaniem taka sytuacja no, nigdy nie kończy się dobrze, tak? Ponieważ ona ostatecznie prowadzi do przekraczania kolejnych granic i tak naprawdę jakby kończy się takim neurotycznym bezsensem, takie mam wrażenie, że to jest ostateczny przystanek w tej podróży. I z drugiej strony ciężko komukolwiek zabronić tego, żeby się dzielił tym, co jest dla niego ważne i tutaj jakby to jest trochę bezpodstawne, tak? No, można to w zasadzie krytykować tylko. I wydaje mi się, że tutaj, no co tu można jakby powiedzieć, no co tu można zrobić z tym, tak? Ponieważ to jest jakby samoistny proces, który się wydarza, tak? To po prostu ludzie robią swoje rzeczy i pewnie jak im to pomaga, to myślą, że pomaga innym. Tylko ja cały czas mam problem z tym, że w zasadzie to z tą pewną formą oszustwa, które się z tym wiąże, tak? Ponieważ dla mnie wielkie pytanie jest takie, czy rzeczywiście są wśród tych ludzi tacy, którzy jakby osiągnęli, bo też nie lubię tego słowa, bo ja uważam, że to w ogóle nie chodzi o osiąganie czegokolwiek, ponieważ wszystko, co można osiągnąć, można również stracić, tak? To jest budowanie konstrukcji jakiejś, która po prostu jest jakąś złożonością, jest jakby czymś stworzonym, sztucznym, więc mi się wydaje, że taka podstawowa, fundamentalna różnica polega na tym, że dla mnie prawdziwi jakby nauczyciele, którzy zrealizowali ścieżkę jakąś tam swoją, albo tą związaną z tradycją jakąś, która jakby ma długą historię, polega też na tym, że oni jakby nigdy nie nauczają sami z siebie, tak? Zawsze jest to wynikiem prośby, wynikiem tego, że ktoś ich prosi o to i oni wtedy takie nauki mogą dawać, tak? I to wydaje mi się, że tutaj jest taka podstawowa różnica, bo czymś innym jest dostęp do takich krótkotrwałych impulsów, jakiejś szczęśliwości, spełnienia, czy ekstazy, czy czego tam jeszcze, tak? I ciągła próba odtworzenia tego, a czymś innym jest, jakby wydaje mi się, realizacja takiej fundamentalnej prawdy o naturze egzystencji. Ja mam wrażenie, że ci ludzie, którzy doszli do czegoś takiego, oni w ogóle nie przejawiają się w takim świecie tej duchowości współczesnej, tak? Im po prostu na tym nie zależy i też zdają sobie sprawę z tego, jaka to jest iluzja w pewnym sensie i ostatecznie do czego ona prowadzi, tak? Czyli do tego, że w gruncie rzeczy powstaje jeszcze więcej cierpienia, tak? Ponieważ nieuchronnie, tak jak piszę w tym tekście, przychodzi taki moment rozczarowania tym, tak? Bo to jest taki problem usiłowania, no, konstruowania właśnie jakichś sztucznych stanów. Na różnych ścieżkach jest to samo, tak? Wydaje mi się. I jest kwestia taka, że człowiek dochodzi do takiego punktu, gdzie widzi, że w pewnym sensie cała ta droga polega na samooszukiwaniu się, tak? Czy na myśleniu życzeniowym. I ten taki ezoteryczny, duchowy światek po prostu moim zdaniem utknął na takim wyparciu, tak? Czyli na niezdolności przyznania się do tego, że stało się to w pewnym sensie jałowe, tak? Czyli że to nie przynosi prawdziwych, długotrwałych rezultatów, ponieważ z natury jest krótkotrwałe. I dlatego trzeba cały czas to aplikować. To jest rodzaj, w pewnym sensie to jest zbieżne z narkotykiem, tak? Czyli po prostu musimy cały czas aplikować tego rodzaju nirwanę, żeby po prostu utrzymywać się w tym stanie, tak?
I okazuje się, że jak przestajemy to robić, to po prostu nasz stan od razu się zmienia, tak? Jeżeli przestajemy jeździć na te wszystkie warsztaty, kursy duchowe i tak dalej, to nagle wracamy do punktu wyjścia, tak? I moim zdaniem to jest prawdziwa nauka realna. To jest ta wiedza realna, tak? Czyli po prostu możemy wtedy zrozumieć, że to nie tędy droga, tak? I moim zdaniem realna ścieżka duchowa jest bardzo indywidualna i polega właśnie, wbrew pozorom, na powracaniu do tego, czym my naprawdę jesteśmy i odrzucaniu tych wszystkich oszustw, tak? Z naszej strony. I to jest niezwykle trudne, ponieważ w pewnym sensie każdy z nas chyba ma taki syndrom udawania kogoś, tak? Udawania bycia lepszym niż się jest. I to tak samo mnie się tyczy, no ja to widzę po prostu, widzę swoją hipokryzję, widzę swoje oszustwo, tak? Widzę swoje projekcje, ale wydaje mi się, że właśnie ta prawdziwa, autentyczna, duchowa droga, która nie jest oparta właśnie na takim duchowym materializmie, to ona wcześniej czy później i tak nas doprowadzi do tego punktu, że coraz bardziej będziemy świadomi samych siebie po prostu i tego, co my tak naprawdę tworzymy, jakie projekcje wysyłamy, emisariuszy, że tak powiem, do rzeczywistości w naszym imieniu, tak? Takich surogatów, którzy mają nas wyręczać i lśnić i błyszczeć. A w ostateczności i tak spotykamy się sami ze sobą w jakiejś tam właśnie samotności, w takim fundamentalnym moim zdaniem uwarunkowaniu naszym, ponieważ gdzieś pod tym wszystkim wszyscy się rodzimy sami, umieramy sami. Przychodzimy na ten świat zdezorientowani i próbujemy się zorientować i słabo nam idzie, tak mi się wydaje, że człowiek z wiekiem też sobie uświadamia swoje własne ograniczenia i że to nie jest takie proste, tak, że możemy być na tym haju przez jakiś czas, ale nie utrzymamy tego przez wieczność tak zwaną, tak w cudzysłowie, bo to w ogóle jest śmieszne słowo. Więc wcześniej czy później musimy upaść, tak? I moim zdaniem ten upadek jest realną ścieżką, tak? Czyli on jest realnym takim reality checkiem. Czyli możemy po prostu nagle poczuć prawdziwy grunt. Coś, co że już nie ma tam dalej oszustwa, tak? I dlatego mówię o tym płaczu, bo rodzimy się z płaczem i ten płacz ma w sobie coś takiego pierwotnego właśnie, tak? Czyli takie zrozumienie natury tak uwarunkowanej rzeczywistości, że pod tym wszystkim jest właśnie cierpienie głównie. I moją motywacją, czy moim wejściem w drogę, w naukę, w ścieżkę było cierpienie po prostu, tak? Czyli doświadczanie tego i próba poradzenia sobie z tym i szukania drogi. Więc to nie jest jakieś specjalne, tak? Ja tutaj w ogóle nie mam takiego myślenia, że to ma być jakimś nie wiadomo czym i jakimś rodzajem po prostu nie wiadomo jakiej szczęśliwości, bo wydaje mi się, że to fiksacja na szczęściu ukazuje taką ignorancję po prostu, że w tak złożonej, uwarunkowanej rzeczywistości oczekiwanie, że spędzimy jedynie szczęśliwe życie, jakby no to już ma zakodowane w sobie właśnie to rozczarowanie, o którym też piszę w tym tekście, tak, więc to rozczarowanie jest właśnie takim, to Trump Parin Poczu o tym pisał, tak, że to jest takie prawdziwe paliwo na ścieżce, tak, które trudno wykorzystać, ponieważ po prostu nie chcemy tego, tak, tak samo trudno używać tych wszystkich trudnych stanów, przykrych doświadczeń, cierpienia jako paliwa na ścieżce, tak? Ale jeżeli na przykład się to uda, albo jesteśmy w stanie się zbliżyć do tego, to mi się wydaje, że wtedy jakby rzeczywiście mamy jakiś rodzaj, nie wiem, takie słowo, nie wiem, czy to pasuje, ale takiej niezależności w tym, tak? Że po prostu nie musimy mieć dobrego impulsu, żeby iść dalej, tak? Że możemy wykorzystać każde paliwo, każde doświadczenie żeby po prostu być w jakiejś swojej prawdzie, w tym stanie, w jakim naprawdę jesteśmy, tak? I ja mam wrażenie, że takim bonusem totalnym w tym wszystkim jest to właśnie, że żyliśmy na tyle prawdziwie, że odchodząc z tej rzeczywistości, że odchodząc z tej rzeczywistości, tak? Czyli po prostu, bo póki co cały czas umieramy i moją motywacją jest właśnie głównie zdawanie sobie sprawy z tego faktu, że to wszystko jest nietrwałe. Ta nietrwałość jest dla mnie taką fundamentalną nauką, która po prostu cały czas mi przypomina, tak, w momencie, kiedy się zagonię, zapomnę o tym, gdzie jestem, jak ten świat tak naprawdę funkcjonuje, to po prostu to mi się przypomina, to jest moją motywacją do praktyki.
A sama ta praktyka to nie jest nic specjalnego, to jest po prostu metoda, którą otrzymałem, którą sprawdziłem, która przynosi mi dużo pożytku i właśnie jakby przypomina mi o tych najważniejszych rzeczach, tak? I wydaje mi się, że to ja mam do tego zaufanie, ponieważ to nie jest jakimś wysilaniem się, tak? To nie jest jakimś konstruowaniem czegokolwiek, tak? Czy jak projektowaniem siebie w przyszłość w jakiejś lepszej, ulepszonej formie, tylko po prostu to jest cały czas wracanie do tego, co jest teraz, do tego momentu, do mojego stanu, do moich emocji, do tego, co się ze mną dzieje i wydaje mi się, że w momencie, kiedy my jesteśmy w stanie wytrzymywać, bo to już tak dramatycznie brzmi, ale to trochę tak specjalnie mówię, tak? Czyli wytrzymywać ten swój prawdziwy stan, nawet jak jest trudny, oswajać się z tym, godzić się z tym, to wydaje mi się, że to jest duży tak naprawdę postęp, tak? Bo przestajemy uciekać przed swoimi stanami, tak? A głównym naszym problemem, wydaje mi się, w tym wymiarze ludzkim, to są po prostu emocje. I z tego, co widzę w tym naszym doświadczeniu współczesnym, w tym pierwszym świecie tak zwanym, tak? Czyli świecie, gdzie niczego nam teoretycznie brakuje, cierpienie właśnie wynika z nadmiaru. Ten znudzony umysł, tak? Jest ogromnym cierpieniem. I wydaje mi się, że ta sytuacja, w jakiej żyjemy, czyli mianowicie jakby problemy tak młodych ludzi, bardzo młodych często, którzy w dużym stopniu nie potrafią jakby odnaleźć się w tym, w tej rzeczywistości, tego impulsu, nadmiaru, tego ciągłego takiego terroru, który nas zmusza do ciągłego uczestnictwa w tym wszystkim. Także dużo z tych młodych ludzi po prostu po pierwsze nie potrafi odnaleźć siebie w tym wszystkim, ponieważ to jest po prostu zbyt pomieszane, chaotyczne, przytłaczające. I często po prostu jest duży odsetek teraz młodych ludzi, którzy po prostu mają próby samobójcze albo wręcz pozbawiają się życia, tak? A to o czymś świadczy, jeżeli taki młody umysł po prostu już cierpi w tak młodym wieku w wyniku tego amweltu, tak? Czyli tego środowiska, w jakim żyje, w takiego, które zostało stworzone i jest takie stresogenne totalnie, tak? Więc to jest w ogóle mnóstwo paradoksów tego naszego współczesnego życia, bo z jednej strony po prostu mamy taką właśnie wygodę, która oczywiście zawsze jest taka pod znakiem zapytania i zawsze jest w zagrożeniu, tak? Nawet teraz w tej sytuacji, tak? Ponieważ mamy tutaj po prostu ogrom potencjalnych takich poważnych problemów w postaci konfliktów zbrojnych, czy właśnie pandemii, czy tego wszystkiego, czy ekonomii, w której jesteśmy zanurzeni, w której jesteśmy uwarunkowani, to żeby podtrzymać tak skomplikowane życie, to po prostu staje się coraz trudniejsze. A z drugiej strony to wszystko się opiera właśnie na takim podtrzymywaniu tej iluzji, tak? Tej złożoności, tej nieskończonej złożoności, która po prostu staje się naszą trucizną, tak? Którą aplikujemy sobie po prostu, bo nie mamy wyjścia trochę. Więc w tak bogatej ofercie ciężko zdecydować się na ścieżkę, która oferuje właśnie nic za dużo, tak? Która oferuje prostotę i wracanie do nas. I właśnie naukę akceptacji tych stanów, przed którymi uciekamy. Więc moim zdaniem taka prawdziwa ścieżka jest daleka od egzaltacji, jest daleka od jakichś takich wielkich słów, wielkich, nie wiem, zapewnień, tych wszystkich sloganów, którymi naszpikowane są te wszystkie takie new age'owe historie, tak? I wydaje mi się, że my gdzieś wyczuwamy to oszustwo, tak podświadomie, tak, nawet będąc w tym, że wiemy, że to w pewnym sensie po prostu siebie oszukujemy i tracimy czas. I zdajemy sobie sprawę z tego, że żeby wrócić do siebie, po prostu musimy wykonać ten ruch taki, po prostu tego rozczarowania, musimy przejść przez ten proces. Bo to rozczarowanie jest odczarowaniem w pewnym sensie tych wszystkich klątw, które zostały, albo sami na siebie zarzuciliśmy tego rodzaju myślenie, tak? Czyli taki zaprogramowany po prostu ucieczkowe, taki eskapizm, tak? Który po prostu gdzieś tam, to jest taka oferta, którą dostaliśmy, tak? Czyli możemy uciekać przed tym, uciekać przed prawdą o naturze tej egzystencji, która jest nietrwała przede wszystkim i wydaje mi się, że o tym warto przede wszystkim pamiętać, że jakbyśmy nie próbowali upiększać, wzmacniać swojego ciała, to ciało jest skończone w czasie, tak? Poza tym przyczyny tych chorób, na które możemy zapaść, są niewiadome dla nas, tak? Poza tym jest jeszcze od groma procesów wokół nas, nad którymi w ogóle nie mamy żadnej kontroli, tak? W zasadzie nasza kontrola jest taką, można powiedzieć, w pewnym sensie iluzją, tak? No mamy kontrolę gdzieś tam nad jakimś ułamkiem
tego wszystkiego, ale czy po prostu mamy kontrolę na przykład nad własnym umysłem, tak? Czy emocjami? Czy rzeczywiście potrafimy po prostu kontrolować te stany, tak? Prawda nie jest tak spektakularna w moim odczuciu, taka nasza prawda, tak? Ja nie mówię tu o wielkich prawdach. Mnie strasznie przyciąga obecnie ta koncepcja symulacji, w sensie takim, że to jest właśnie rodzaj wygenerowanego doświadczenia, tak, któremu jesteśmy w stanie sprostać na tyle, na ile możemy, taki rodzaj gry, w której gramy, i wydaje mi się, że właśnie czym bardziej tacy prawdziwi ludzcy będziemy w tym, w tej swoich niedoskonałości, tym ta nauka jest naprawdę bardziej skuteczna, tak, i uczymy się więcej, ponieważ nie musimy dźwigać tego wyobrażenia o sobie i podtrzymywać tego cały czas, tak, i zapewniać ludzi, że tacy właśnie jesteśmy, tak, i cała ta maszyneria współczesnych właśnie mediów, do których cały czas wracam, bo to jest taki temat tej iluzji, tak, tych mechanizmów iluzji, całej aparatury iluzji, która została zainstalowana, tak, cały ten pomysł na to metaversum, to jest jeszcze pójście dalej w to, tak, czyli to jest po prostu jeszcze wzmocnienie tego, tak, czyli jeszcze dalej będziemy od prawdziwej rzeczywistości, że tak powiem, od fundamentów tego. Jeszcze dalej chcemy uciec. Więc i to finalnie okaże się, że jeszcze więcej cierpienia stworzymy sami sobie, tak? Takie mam wrażenie, tak? Ja z perspektywy iluś tam lat tego badania, że tak powiem, siebie i ścieżki, jaką idę, to muszę powiedzieć, że właśnie tak jak piszę w tym tekście, no, że do mnie dociera ta niezwykłość zwyczajności, tak? Czyli ten po prostu coś, co w pewnym sensie na takim poziomie takiej egzaltacji, takiego wręcz profana, można powiedzieć, tak? Czyli w takiej początkowej fazie po prostu takiej ekscytacji tymi wszystkimi obietnicami, tym, co możemy osiągać, kim możemy być i tej całej projekcji, która się z tym wiąże, bo to jest po prostu mechanizm nieunikniony, tak? Czyli po prostu projektujemy wizję samych siebie i po prostu cieszymy się tym. To są takie monologi z umysłem, ekstatyczne monologi, to jakby finalnie z mojego doświadczenia wynika to, że po prostu to jest po pierwsze strata czasu, bo to jest cały czas dialog z iluzją, cały czas po prostu ucieczka. I wydaje mi się, że ten mistrz w formie rzeczywistości, tak jak piszę tam, tak, czyli dla mnie mistrz to jest wszystko, co jest po prostu, jakby każde przejawienie, bo to jest ta inteligencja, która się ukrywa za tym, to jest ta tajemnica w tym wszystkim, tak? Którą, próbujemy to rozwikłać w pewien sposób, ale ja ostatecznie mam wrażenie, że to zawsze będzie coś, czego nie przewidzieliśmy. Zawsze to będzie czymś, co złamie te już przyjęte założenia, co jakby je rozsadzi, tak? Że nie dojdziemy do rozwiązania. Mam wrażenie, tak, bo ponieważ gdzieś mam wrażenie, że pod tym wszystkim jest właśnie coś żywego, coś, co nie jest mechanizmem, coś, co jest nieprzewidywalne, tak, więc ja mam wrażenie, że ta droga, taka prawdziwa droga, to jest właśnie droga przede wszystkim indywidualna dla nas, każdy z nas ma inną drogę, ma inny swój stan, ma inne uwarunkowania, uczciwość, tak mi się wydaje, w tym, jeżeli spotkamy kogoś, kto, jakiegoś nauczyciela, który właśnie nie jest zatruty tą pokusą, w sensie biznesową, takiej próżności duchowej, takiego, żeby być kimś specjalnym, wybranym, adorowanym, tak? Bo tylko na przykład we mnie, tylko to jakby tak, ja tylko ufam czemuś takiemu, tak? Czemuś, co po prostu nie usiłuje być czymś więcej niż jest, co jakby dzieli się w sposób taki naturalny, że to nie jest transakcja żadna, tak? To jest po prostu dzielenie się, które wynika ze współczucia tylko, ponieważ ktoś widzi, że my nawet nie rozpoznajemy swojej własnej sytuacji, swojego własnego stanu, nie widzimy nawet swojego własnego cierpienia, w której jesteśmy uwikłani. No więc pod tym względem mi się wydaje, że czym bardziej skromni nauczyciele, tym lepiej, no. Czym mniej gadają o wzniosłych rzeczach i o stanach, które możemy osiągać, bo to jest taka zabawa frustracją, no, która gdzieś tam po prostu jest wbudowana w cały ten mechanizm rozwoju, ponieważ mamy ogromne wyobrażenia tego, co możemy osiągać, jakichś mistycznych stanów, jakichś właściwości specjalnych, a finalnie się może okazać, że po prostu nie jesteśmy w stanie tego zrealizować, tak? Ponieważ to nie jest takie proste i pytanie, czy to w ogóle istnieje, tak? Bo może być tak, że to w ogóle jest totalna uda, tak?
że jakby te wszystkie specjalne, wybrane stany nie, po prostu nie istnieją. No. Więc ja nie wiem, jak to jest, bo ja nie doświadczam takich rzeczy jakichś specjalnych, tak? Po prostu to, co ja robię, to w zasadzie to jest taka próba właśnie dzielenia się w miarę. Staram się być tym uczciwy, tak? Tym, co udało mi się gdzieś tam zrozumieć i co wynika z mojego życia bezpośrednio, tak? A nie z wyobrażeń. Ponieważ ja mam zaufanie do ścieżki, którą idę, ja nie muszę jej sprawdzać, ponieważ w życiu dała mi bardzo dużo. Dała mi siłę, żeby przetrwać wiele cierpienia. I ona zaświadcza sama o sobie, tak? I to nie znaczy, że to jest jakby ścieżka dobra dla kogoś innego. Tylko to znaczy, że mówię... Staram się powiedzieć o tym, że to ma sens, tak? Że to nie jest tylko jakimś pustym gadaniem i takim czymś, co się nie przekłada na realne efekty. Tylko że te efekty nie są takie spektakularne, jakich często słyszę, tak? I może ja po prostu nie mam takich właściwości, takich możliwości, może nie jestem tak zwanym wybrańcem, tak? Żeby doświadczać jakichś specjalnych stanów. Ale mi to wystarcza, co mam. No, to jest tak samo jak z pisaniem, tak? To nie jest kwestia tego, że mi zależy na tym, czy ja usilnie dążę do tego, żeby nie wiadomo ile osób z tego czerpało, tak? To jest... Przychodzi tu każdy, kto gdzieś tam po prostu rezonuje w jakiś sposób z tym doświadczeniem, tak? Bo inaczej by tak nie było. I to jest tak, że ja nie jestem absolutnie lepszy od kogokolwiek, no. Nie mam jakby też takiego za dużego mniemania o sobie, bo to jest dla mnie mechanizm, który mnie zabezpiecza też przed takim odpływaniem, przed takim tworzeniem właśnie swojego wizerunku. Na swój sposób każdy tworzy coś takiego, tak? Każdy rzutuje jakieś swoje wyobrażenie, stara się podtrzymać jakiś rodzaj siebie. Internet, no to jest głównie tym, tak? To jest głównie na tym polega, tak? Że my po prostu próbujemy się zaanonsować, tak? Jest taka forma reklamy, że o, zobacz mnie, dojrzyj mnie, moje życie ma sens. No ale to ciężko się dziwić, czy to oceniać, bo każdy z nas chce mieć poczucie sensu, wydaje mi się. No. I czy znajdujemy to w twórczości, w duchowości, w nauce, w czymkolwiek, no, jeżeli to rzeczywiście nam coś daje i rzeczywiście sprawia, że mamy siłę do tego, żeby każdy kolejny dzień przeżyć, to nie, nikt nie ma prawa tego podważać, no. I to nie chodzi o to, że ja tutaj zamierzam podważać po prostu czyjeś decyzje, drogi. Oceniam to oczywiście, bo ten umysł ocenia, no. I dla mnie takie gadanie, że nie oceniaj, to taki jest trochę taki slogan właśnie, który w zasadzie jest takim oszustwem, tak. Ponieważ ten mechanizm jest w umyśle, to nie jest kwestia decyzji. Jeżeli ktoś rzeczywiście jest na takim poziomie, że już w ogóle nie ocenia tych doświadczeń, no to wydaje mi się, że to nawet o tym nie mówi, tak. Bo ta prawda gdzieś tam zawsze jest taka, że tak jak w tej księdze Tao jest napisane, no, że ten kto wie, to nie mówi, no, a ten kto nie wie, to mówi, więc ja nie wiem, to mówię, tak. To jest trochę tak, że rozmawiam sam ze sobą i czy ta forma pisania, czy właśnie nagrywania tego głosu, to jest właśnie to, no, to jest jakby rozmowa ze sobą, ze światem, emitowanie jakiegoś sygnału, tak. Bo cały czas chcę wierzyć w to i mieć poczucie tego, że tu jest coś, co warto znaleźć, tak? Nawet jak to coś jest niczym, w pewnym sensie, tak? Jak to finalnie nie ma za zadania wzmacniać naszego poczucia siebie, tak? Ale wierzę w to, że w tej symulacji jest taki poziom gry, gdzie możemy się wyzwolić z tej gry. Tylko mam wrażenie, że to jest bardzo takie właśnie pierwotne, ukryte w nas. Że w nas jest zakodowana ta ścieżka gdzieś tam. A ci zewnętrzni nauczyciele są taką inspiracją, i mogą nas otworzyć na to, żeby mieć odwagę przede wszystkim, żeby po prostu szukać w sobie tej ścieżki, tych metod, tej mądrości. Bo ja mam takie przeczucie intuicyjne bardzo silne, że pierwotnie mamy te wszystkie jakości w sobie, tak? Pierwotnie mamy tą mądrość i mamy to nieograniczone współczucie, tak? I spotkałem w swoim życiu ludzi, którzy ucieleśniali tego rodzaju rzeczy. Naprawdę potrafili przynosić prawdziwy pożytek, nie taki krótkotrwały, tak, że my komuś pomagamy i że to jest jakiś rodzaj dealu, bo nawet pomagamy po to, żeby się czuć lepiej, tak, żeby spełniać swoje życie, tylko to jest po prostu naprawdę działanie nieuwarunkowane, taka bezwarunkowa miłość, tak, która wynika po prostu z tego, że ktoś jest w pełni świadomy tego, jaka jest natura tej uwarunkowanej egzystencji, jaką prowadzimy. No to tak tylko do tekstu chciałem powiedzieć kilka słów. Więc ja życzę nam prawdy po prostu, żebyśmy nie
nie wkręcali się w nie nasze historie, nie naśladowali innych ludzi i ich ścieżek, żebyśmy odkryli jakąś swoją autentyczną drogę, mogli sobie zaufać i podzielić się z tym doświadczeniem bez narzucania jakiegoś swojego zdania, prawdy czy czegokolwiek, tak? Tylko po prostu, no, żebyśmy byli sobą ostatecznie w tej drodze. Więc dzięki bardzo, trzymajcie się ciepło, strzałeczka.